Cześć, witaj w tej części YouTube'a, w której trenujemy spokojnie, z dbałością o technikę, a przyświeca nam cel sprawniejszego i bezbólowego ciała. Dziś zapraszam Cię na trening siłowy całego ciała. I kiedy mówię całego, naprawdę mam to na myśli, bo pracuję klatka, plecy, ramiona, brzuch, uda, pośladki, tył uda i nawet trochę łydki w ramach rozgrzewki. Jest to trening kompleksowy, razem z rozgrzewką i rozciąganiem na sam koniec. Do jego wykonania potrzebne będą hantle. Jeżeli masz małe obciążenie, to nic nie szkodzi i tak fajnie poczujesz ten trening. Ja, że mogę sobie tutaj powybierać, to mam jedne hantle 2 razy 8 kg i drugą parę 2 kg, bo będzie jedno takie ćwiczenie, w którym ósemek nie ma szans, żeby wziąć, więc warto wtedy wziąć troszeczkę lżejsze. Jeżeli lżejszych nie będziesz mieć, no to wtedy nawet myślę, że same ręce dadzą radę. Przygotuj sobie również wodę, bo namawiam Ciebie bardzo do tego, żeby dbać o nawodnienie, więc gdzieś w trakcie przerw, w trakcie treningu, po pewnych etapach ja muszę się napić, więc i Ty wtedy możesz poświęcić tą chwilę na to, żeby się nawodnić. Bo nawodnione ciało to też lepsze, bardziej bezbólowe ciało. Zaczniemy oczywiście od rozgrzewki, później zrobimy takie małe aktywacje, podczas których też wytłumaczę mniej więcej technicznie ważne elementy ćwiczeń, które będą w treningu, bo jednak będą tutaj też ćwiczenia wielostawowe. Będzie przysiad, hip thrust, będzie wyciskanie na klatkę, wiosłowanie na plecy. Ale myślę, że wszystko będzie do ogarnięcia. Pamiętaj, ćwiczymy sobie na czas i rozgrzewkę, i część tą główną siłową, więc pracuj we własnym tempie, w zakresach bezbólowych, pilnuj techniki, obserwuj to, w jaki sposób ja wykonuję ćwiczenie, słuchaj się tych porad, które tutaj dam, bo nie sposób mi opisać dokładnie wszystkie ćwiczenia tak, jakbym tego chciała, więc będę oczywiście dawać instrukcje, pewnie niekompletne w 100%, ale najważniejsze elementy będę mówić, więc staraj się pilnować tej techniki. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, no to oczywiście pisz do mnie w komentarzach, postaram się pomóc. Zachęcam Cię też do obserwowania mnie na Instagramie, jeżeli tam mnie nie znasz, bo na bieżąco tam też codziennie wstawiam dawkę wiedzy treningowej, dzięki której może też łatwiej będzie Ci technicznie te ćwiczenia wykonywać. I nie przedłużając, przechodzimy do rozgrzewki. Będzie to 10 ćwiczeń, 30 sekund pracy, 10 sekund przerwy i w tych 10 sekundach robimy sobie mały truchcik albo marsz, a ten truchcik też ma trochę podnieść temperaturę naszego ciała i lepiej przygotować do treningu, a w 30 sekund będziemy wykonywać ćwiczenia bardziej takie mobilizacyjne, żeby trochę rozruszać stawy przed tym treningiem. Ale na początek puszczam stoper, 30 sekund spokojnego, wstępnego truchciku. Delikatnie na paluszkach, ale nie też z podskakiwaniem mocno do góry. No i spokojnie, pięty są całkiem blisko ziemi. Ale jeżeli czujesz, że nie chcesz skakać z jakiegoś powodu, to możesz po prostu w tym czasie szybko sobie maszerować. I jeszcze 10 sekund i przejdziemy do pierwszego ćwiczenia rozgrzewkowego. W tym czasie można maszerować, możesz też stać. Będą to krążenia do tyłu. Ja tak sobie będę trochę przystępować z nogi na nogę, żeby bardziej się skupić jednak na rękach. I tutaj spokojnie, bez wyginania pleców, brzuch już trochę kontroluje to, jak ustawione jest ciało. Spokojny oddech. I wracamy 10 sekund truchtu, żeby podtrzymać temperaturę ciała, porozgrzewać wszystko. Też się trochę obudzić. I kółeczka w drugą stronę. Ja teraz robię do przodu. Prowadzę do tyłu, żernie do przodu. I znowu ciało nieruchome. Zapomniałam o spacerku. I wracamy zaraz w przerwie do truchtu. I zaraz będziemy sobie w lekkim rozkroku sięgać rękoma do góry. Wdech i wydech w dół do ziemi. Plecy to nie muszą być idealnie proste. Wdech, wydech. Tutaj też trochę pilnuj, że kolana nie schodzą się do środka. Lekko pchasz je na zewnątrz. Okej, a nie powiedziałam, do tego treningu w ogóle nie przyda nam się mata.
Wszystko będziemy robić gdzieś na stojąco albo na siedząco. I teraz sobie siadamy właśnie. I trochę klatka kręgosłup, wdech, ręce do tyłu, wydech, ręce do przodu, plecy okrągłe. Cała miednica też się tutaj podwija. I wracamy. Truchcik. Kolejne ćwiczenie też będzie na siedząco. Już będzie trzeba wykorzystać trochę tutaj pracę mięśni brzucha, żeby nie czuć odcinka lędźwiowego. Lekkie pochylenie, ręce z przodu i idą okrężnie za plecy i z powrotem na dół. Podobnie będzie wyglądało jedno z ćwiczeń w treningu, więc tutaj zwróć uwagę, czy nie bolą Cię plecy, bo musisz tutaj kontrolować napięcie mięśni brzucha. Myślę, że znasz ten ruch ramion z innych moich materiałów. Wracamy. Truchcik. Teraz przodem na nasze kanapy łóżka. Kroczek do tyłu. Podpieramy. I jest sięgnięcie w dół po skosie do ziemi. Zobacz, plecy proste, chociaż się skręcam. Nigdzie się tutaj nie wywijam żadną ze stron. Ten łokieć, na którym się podpieram, możesz się zgiąć, tak żeby sięgnąć do ziemi. I wracamy do truchtu. Ja to muszę przepiąć. O. I teraz druga strona. Sięgnięcie. I nad głowę. Kręgosłup lubi takie ruchy rotacyjne. Więc staraj się skręcić do góry mocno. Biodra nieruchomo. I wracamy. Truchcik. Kolejne ćwiczenie też będzie w takim podporze. No to krążenia nogą. Myślę, że to znasz. Robiliśmy to kiedyś na stojąco. Ale teraz robimy to w podporze. Brzuch mocno napięty, plecy proste. I jedna noga do przodu, do tyłu. Czyli najpierw krążenie, pach, noga trochę do tyłu. I potem z powrotem wraca do przodu. I kolano jest cały czas lekko zgięte. I tu pilnujesz plecy proste, nieruchomo. I truchtamy 10 sekund. I zmiana nogi. Lekko do tyłu i krążenie. Trochę rozruszać biodro przed przysiadami. A jeżeli nie czujesz się pewnie z przysiadami, poczujesz w tym treningu, że może coś jest nie tak technicznie, to mam o tym materiał na moim kanale. Jakby co, zachęcam do nadrobienia. Linkuję go gdzieś tutaj pewnie. Znowu truchcik. Teraz trochę bardziej jeszcze biodro, kostka, tył uda. Noga na łóżko. Noga z tyłu na palcach. I wyjście do przodu, kolano idzie do przodu, klatka prosta. I potem wyjście do tyłu, palce do góry. I znów przód, biodro w dół, tu się mocno rozciąga. I w drugą stronę tył uda się rozciąga. I truchtamy. I ostatnie, noga. Lekko do tyłu, ta z tyłu. I wychodzimy w przód. I tył.
Wydech, pach, palce lekko na górę. Plecy w miarę proste, ale na spokojnie. Tutaj nie musisz nawet kolano prostować do końca. I tak się fajnie rozciągnie i przygotuje do ćwiczeń. Ok, i koniec takiej wstępnej rozgrzewki. Przechodzimy sobie do aktywacji. I o co w tych aktywacjach chodzi? Będziemy robić przysiady, rumuńskie martwe ciągi, hip thrusty w oparciu o tą kanapę. Więc pierwszym ćwiczeniem aktywacyjnym zrobimy sobie planka w oparciu łokci na łóżku, na kanapie czy co tam masz, żeby wyczuć, jak napina się brzuch i jak napina się pośladek. Żeby tą postawę stojącą, którą mam teraz, ten napięty brzuch, lekko napięty pośladek, kręgosłup neutralny, bez jakiegoś mocnego podwijania, żeby tu wypłaszczyć, bo kręgosłup nie jest płaski, utrzymujemy sobie przez 30 sekund w oparciu na łóżku, a potem zrobimy sobie kolejne rzeczy. Czyli puszczam sobie tutaj minutnik, stoper w sumie bardziej, 30 sekund i trzymamy start. I wyczuj łopatki ściągnięte, brzuch napięty, pośladek napięty, kolana proste. I to, co teraz czujesz tym brzuchem napiętym, tymi pośladkami napiętymi, to samo chcesz potem poczuć w trakcie wszystkich innych ćwiczeń, żeby kontrolować to napięcie brzucha. Bardzo dobrze jest go tak wzmocnić przy ćwiczeniach, które nie są typowo na brzuch. I dzięki temu też podczas tych ćwiczeń nie będą na przykład bolały plecy. Jeszcze kilka sekund. Ok. I teraz to, co się tutaj napięło, utrzymujemy i robimy sam ruch jak do rumuńskiego martwego ciągu, czy tak zwany hip hinge, czyli tylko wypchnięcie bioder do tyłu. I tak mniej więcej będzie się zaczynał przysiad. Tak mniej więcej wygląda hip thrust, tak wygląda ten rumuński martwy ciąg, tak wyglądają wszystkie ćwiczenia, które będziemy dzisiaj robić w opadzie tułowie. Czyli tu utrzymujesz kolana niezablokowane, tylko takie miękkie i skupiasz się na tym, żeby pupę wypchnąć w stronę ściany. Czyli tu wygląda trochę, jakbym miała kolana zgięte, bo te moje nogi nie idą tam, nie chcemy przeprostów w kolanach. Czyli tu leciutko, pach, wydech, biodro się prostuje. Wdech, biodro do tyłu, wydech do przodu. I zrobimy sobie tak 10 razy. Czyli wdech, biodro do tyłu, wydech do przodu. Wdech, brzuch napięty, plecy nie bolą, nie mogą tu plecy boleć. Musisz wyczuć napięciem brzucha, ustawieniem kręgosłupa, jak to tutaj utrzymać, żeby plecy nie bolały. U mnie jeszcze chyba 3 powtórzenia. Głowa, zobacz, neutralnie. Jeszcze raz. Ok. Będzie lekko, ale żeby wyczuć sobie ruch ramion w trakcie wyciskania, a potem podczas wiosłowania, ręce wychodzą do przodu i łokcie idą tak lekko pod kątem do ciała i z wydechem jest wypchnięcie i klatka na końcu się ściska. Czyli idą łokcie nie wysoko na wysokości barków, tylko tak lekko pod kątem, klatka się rozciąga, wydech. I tu się kręgosłup nic nie rusza, wdech, kciuki są skierowane do siebie, bo tak potem będziemy trzymać handle. I tak jeszcze z 8 razy. Wyczuj łokcie trochę niżej od barków. Nawet już lepiej, żeby one były nawet dużo niżej niż barki, niż żeby szły tutaj wysoko, jak będziemy robić to wyciskanie, leżąc na łóżku. I teraz w drugą stronę. Kciuki idą do góry i będziemy robić wiosłowanie. I chodzi nam o cofnięcie barków, łopatek, ściśnięcie do siebie tych łopatek. Czyli wdech i z wydechem idą tu do tyłu. Wdech, wydech, cofnięcie. I tak jeszcze z 8 razy. Wyczuj tutaj plecy. Już nawet w takich ćwiczeniach próbuj poczuć, które mięśnie dokładnie pracują. Ok. To jest dobry moment na łyczek wody, przygotowanie hantli i przechodzimy już do tych ćwiczeń siłowych. I na pierwszy obwód ja wezmę hantle, 2 8. Pokażę najpierw bez hantli, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że mi nie odjadą. Pierwsze ćwiczenie to będą hip thrusty. I 30 sekund można z hantlami na biodrach, jak będzie wygodnie. 30 sekund pracujemy tutaj, góra, dół.
Plecy proste, brzuch napięty, biodro idzie w dół, cała głowa, cały tłów idzie też w dół, żeby to nie było ruszanie samym kręgosłupem tutaj. Po 30 sekundach hantelki idą do góry, głowa może leżeć, tak żeby nie ciągnąć cały czas i bardzo, 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 bardzo dużo kontroli jest brzucha i pośladka. I ten ruch wykonujemy, ten ruch wyciskania też przez 30 sekund. Między seriami jest tylko 10 sekund przerwy, więc siłowe, ale domyślam się, że po prostu nie masz w domu bardzo dużych obciążeń, żeby to było rzeczywiście tak ciężkie, żeby było potrzebne bardzo długa przerwa. Więc dojeżdżamy się troszeczkę mocniej i tylko 10 sekund przerwy. Ale po tym obwodzie, który powtórzymy sobie, 4 serie mają być tej pary ćwiczeń, będzie dodatkowa minuta przerwy przed tym kolejnym obwodem, których jest 5. Więc puszczam, myślę, że wiadomo wszystko, 10 sekund. Ja już się przygotuję z hantlami. 2, 1 i zaczynamy. Brzuch napięty, plecy proste, wydech. Stopy mogą być na szerokość bioder, mogą być trochę szerzej. Tak, żeby było czuć pracę pośladka. Tutaj ten pośladek już w ogóle dostanie od samego początku, bo musi podwójną pracę wykonywać. Teraz pracuje koncentrycznie, ekscentrycznie. 10 sekund przerwy. Klapnę trochę krzywo. 15 sekund przerwy. Zapomniałam, że ustawiam 15 sekund. 15 sekund. 3, 2, 1. Pozycja. A tutaj oprócz klatki dalej ten pośladek mocno pracuje. I klatka na końcu. I 5 sekund jeszcze, ale czuć pośladek. I przerwa. Ja mam troszeczkę za wysokie to moje łóżko, no ale już nie dałam rady zrobić go niżej. Pewnie kanapa jest trochę wygodniejsza z tym wchodzeniem, bo już od razu ma taką wysokość, że można sobie fajnie wskoczyć. I hip thrusty. Druga seria. Trzy, dwa, jeden i przerwa. Oddech spokojnie. Jeżeli jest ciężko też, jeżeli masz więcej hantli, no to możesz między ćwiczeniami nawet wymieniać te hantelki. Na poślad chcesz więcej, na ręce trochę mniej. I wyciskanie. Bardzo, bardzo mocna kontrola brzucha tutaj. Już lepiej spaść biodrami trochę niżej, niż też wyginać kręgosłup. Więc tu pośladek cały czas bardzo mocno pracuje. Wydech, wdech, zejście na dół i wydech. Brzuch napięty jak podczas planka. Okej. Pośladek już pali. Która to była seria? Druga. Trzy, dwa, jeden. Nawet nic nie mówię. I przerwa. Czuć, czuć. Ja czuję. Mam nadzieję, że też czujesz. 3, 2, 1.
lubię to 30 sekund. O, pośladek to już mi odpada. Ale za chwilę będzie bardziej na górę. Troszeczkę nogi odpoczną. Ostatni obwód, ten powtarzamy. Tą parę ćwiczeń. Spokojne powtórzenie na końcu. Dopięcie pośladka. Nie za wysoko, żeby nie wyginać pleców. Ostatni raz wyciskanie. Trzy, dwa, jeden. Trzy sekundy i przerwa. Ósemki na razie jedna na bok, bo jedna zostanie. Poszlad dostał. To jest dobry moment na łyczek wody. I drugi obwód. Tak naprawdę jest tylko jedno ćwiczenie. Po prostu najpierw pracuję sobie przez 30 sekund jedna strona, przez 30 sekund druga strona i wykonujemy ćwiczenie w podporze. Czy to nisko kanapę, jeżeli kanapa ma oparcie, to może być też podpór trochę wyżej i wiosłowanie. Jeżeli wiosłuję lewą ręką, to moja prawa noga idzie do przodu, lewa lekko do tyłu. Na palcach nie chodzi o rozciąganie łydki i w tej pozycji lekko schodzi ręka w dół i cofnięcie barki, barku łopatki. Wdech, wydech i hantelek idzie tak trochę w stronę kieszeni. Czyli pracuję sobie 30 sekund jedna ręka, 30 sekund druga, plecy bardzo mocno dostaną, ale ta pozycja też jest wymagająca dla nogi i pośladka, więc myślę, że będzie to fajnie czuć. I zaczynamy. 30 sekund. Wdech, wydech. Staraj się nie kręcić, nie puszczać łopatki, podpór tą ręką taki ładny, jak przy pompce, jak przy planku na prostych łokciach. Więcej ciężaru ciała opiera się na tej nodze z przodu. Brzuch taki napięty też, jak podczas planka. I przerwa. Chwila przerwy od tej pozycji pochylonej dla brzucha, dla nogi i zmiana strony. Czyli ta noga z tyłu nie za daleko, ta noga z przodu też nie za blisko. Na pewno nie wychodzi za linię biodra, tylko jest stopa w linii z biodrem. Druga strona. Zobacz teraz na moją rękę bliżej kamery. Nie wypuszczam jej tutaj, nie puszczam łopatki, tylko cały czas ładny podpór. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz dłuższej przerwy, zawsze możesz po prostu kliknąć spację. Zrobić sobie dodatkowe 10 sekund przerwy, czy ile potrzebujesz, tak żeby komfortowo tutaj poćwiczyć. I chwila przerwy. Fajnie czuć te plecy. 5, spokojny oddech.
między seriami. Druga strona. Hantelek do kieszeni. To nie jest tylko samo uginanie łokcia, bardziej cofanie go, ściąganie barku, łopatki. Głowa nie opada. Patrzy bardziej na dłoń niż na przykład na stopę. I przerwa. Połowa za nami. Oddech. I trzecia z czterech. Pamiętaj, brzuch napięty, żeby kontrolować odcinek lędźwiowy. Pięknie. Tutaj plecy nie powinny boleć. Obydwie nogi, ręka się podpiera, więc też tego ciężaru ciała jest trochę zabrane niż wiosłowanie w zwykłym podporze. Znaczy w zwykłym podporze, w zwykłym opadzie tułowia. Więc brzuch ma kontrolować. Zmiana strony. Nawet już nic nie mówię w trakcie serii. Jeszcze raz. Spokojnie oddech. Ręce można strzepnąć. Ostatni obrót. Sekundy. Już nie może nie było tego widać, ale naprawdę ciężko to ostatnie powtórzenie robiłam. Ostatni raz. Brzuch napięty jak przy planku. Dziesięć sekund. Do końca próbujemy. Przerwa. Te osoby zostały w pobliżu. Drugi obwód za nami. Dodatkowa minuta przerwy zaraz zabrzmi. I będziemy zmieniać. Łyk wody. Chociaż łyczek. Nie musisz pić bardzo dużo. Ja nie lubię pić dużo w trakcie ćwiczeń. A taki łyczek tu, łyczek tam i będzie. Kolejna para ćwiczeń. Pierwszy z nich to będą przysiady. I możesz teraz trzymać sobie te cięższe hantle. Jednego, jak to obciążenie weźmiesz, tutaj twoja decyzja. Ja mam zamiar robić z ósemkami, trzynormalnymi tutaj z przodu. I przysiad tylko do poziomu łóżka, wydech, góra. Jeżeli czujesz się bardzo komfortowo ze swoimi przysiadami, możesz robić zwykłe. Ja jedną serię pewnie zrobię tak, drugą serię tak. A drugie ćwiczenie, czemu takie małe hantle? W lekkim opadzie tułowia brzuch mocno trzyma, ręce tu po bokach i idą ręce do przodu, kciuki do siebie i powrót. Czyli to jest taki ruch do góry, kciuki do siebie, kciuki do przodu. I taki ruch barkami. To sobie zostawię tu. I lecimy. Pierwsze przysiady. Lekki rozstaw stóp, palce lekko na zewnątrz, plecy proste, wdech, zejście, tylko dotknięcie, wydech.
lekkie dotknięcie, wydech. Nie ma całkowitego siadania. Wdech, zejście, wydech. I przerwa. 15 sekund. Małe hantle. Czyli lekkie wychylenie do przodu. Brzuch napięty. Nawet możesz tak ledwo, ledwo siedzieć, żeby jeszcze mocniej poczuć pośladki. Lecimy w górę i z powrotem na dół. Po takiej linii prostej, ale na końcu obrót rąk. Mocny brzuch, wydech do góry, wdech, wydech. Ale jeżeli zaczynasz czuć plecy, to zrób to na siedząco, po prostu wyprostowanymi plecami. Oddech i przysiady. Ja tu spróbuję z tymi dwoma osemkami zrobić pełny przysiad. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Kolana kieruj lekko na zewnątrz, ale też bez przesady, jak to się mówi, nic na siłę. Ciężko. Nawet mi się ręce zmęczyły samym trzymaniem hantli. Druga seria. Wydech, spokojnie. Lekki opad, brzuch napięty i ramionka. Gdzieś to do wysokości uszu, idzie dużo wyżej. Pięć sekund. I przysiady. Zostanę sobie przy pełnych. Jeżeli czujesz się niepewnie z przysiadami, przysiad do łóżka. Jeżeli czujesz się dobrze z przysiadami, mogą być pełne. Tu się nie da gadać w trakcie przysiadów. Pamiętaj, czujesz, że coś jest nie tak głęboko, do łóżka, na spokojnie, z mniejszym ciężarem. I najwyżej sprawdź ten mój materiał na temat techniki przysiadu. Trzeci raz ręce. Przy wydechu brzuch się jeszcze mocniej napina. Trzecia seria za nami. Otworzę swoje okno. I czwarta. Ciepło tu się u mnie zrobiło, mam nadzieję, że ten trening taki mocny, że u Ciebie też. Ostatnie przysiady. Była walka z mojej strony. Oh.
ostatni raz te ręce. Oddech przyspieszył. Zaczynamy. Było ciężko. Mamy handle na bok. Łyczek wody. Spokojny oddech. Czwarty obwód. Łączymy sobie rumuński martwy ciąg i to, co było w tych aktywacjach. Biodro do tyłu. Tył uda się troszkę rozciąga. Na końcu pośladek się napina. Się zasapałam. I do tego obwodu też te hantelki są. Tylko siedząc, nogi wysunięte do przodu, tu wysunięte lekko do tyłu, żeby już zaangażować sobie jeszcze więcej brzucha. I tu wyciskanie za głowę. Łokcie idą przodem. Zobaczę, czy zrobię to z ósemkami. Myślę, że może być ciężko, więc zostawiam sobie te dwójeczki w pobliżu. I zaczynamy od rumuńskiego martwego ciągu. Pamiętaj, nie zadzierać głowy. Rozstaw stóp mniej więcej na szerokość bioder. I na końcu pośladek nie do przeprostu, tylko tutaj do pełnego, powiedzmy, pionu. Bez wypychania gdzieś tam tych bioder. I jest. Spróbuję z ósemkami. Może wziąłbym to szóstki, ale szóstek nie było. Lekkie wychylenie, brzuch napięty. 3, 2, 1. No, prawdziwy trening siłowy tutaj robię. Oj, coś czuję, że nie będzie łatwo mi dokończyć z tymi ósemkami. Ale pamiętaj, plecy proste, to jest wychylenie do tyłu, a nie takie podkulenie. Rumuński. Przecież mogę stać tak. Wdech, zejście, wydech, biodra. Zrobię drugą serię z tymi ósemkami, ale nie wiem, czy nie wyjdę na te dwójki. Czwórki też byłyby dobre, ale nie mam. To nie wstyd zejść z obciążenia, jeżeli czujemy, że gdzieś ta technika ucieka. Zobaczymy. Oj, odpuszczę sobie te kilka sekund, bo czuję, że już bym popsuła technicznie to wyciskanie, więc widzisz, jak duże obciążenie, możesz zmniejszyć ilość powtórzeń, możesz zrobić chwilę przerwy w trakcie tych 30 sekund, możesz zmniejszyć obciążenie. Trzeci raz, rumuński. Mocna kontrola brzucha i biodro do tyłu w stronę ściany. Stopy całe na ziemi.
kolana też tak minimalnie na zewnątrz przy tym zejściu. I przerwa. Nawet nie dokończyłam powtórzenia. Spróbuję. Najpierw zrobię mniej. Zaczynamy. Trochę wychylenia, brzuch napięty. To już jest walka po tych wszystkich wcześniejszych ćwiczeniach. Skończę. 8 powtórzeń mniej więcej wyszło. Ostatni raz. Martwy ciąg. Ostatni raz. Trzy, dwa, jeden. Ostatnie. Wysunięcie. Plecy proste. Moja granica. Najgorsze, najcięższe. Myślę, że za nami. Hantla już całkiem na bok. To było prawie ostatnie, tak. Łyczek wody. Minuta przerwy. I ostatni obwód na brzuch. Pierwsze ćwiczenie. Podobna pozycja początkowa jak w tym poprzednim. Trochę wycholone, plecy do tyłu, ręce tak trochę trzymają i wydech, kolano góra, trochę klatka do nogi, wydech, żeby wyczuć mocno pracę brzucha. Drugie ćwiczenie, trochę jeszcze ręce popracują, idziemy jak do pozycji pompki, nogi wychodzą do tyłu, biodra niedaleko z tyłu, tylko trochę w dół i naprzemiennie ręka dotyka do barku. Ładna linia, głowa, plecy, biodra, stopy i dużo stabilizacji, jeżeli chodzi o bark. Bez wyginania, bez wypuszczania, tutaj jak najmniej bujania biodra. Jeżeli biodra będą się bujać, wtedy rozstaw nóg troszeczkę szerzej. I zaczynamy ostatnie. Wydech, wydech. Jeżeli ta wersja jest dla Ciebie za łatwa, możesz spróbować mieć nogi cały czas. Jakoś zsunę nad ziemią. A jak ciężko, to nogi na ziemię. Czyli tak na brzegu łóżka cały czas. Zmieniamy. To łatwo pójdzie, myślę, szybko. Ręce na szerokość barków, nogi na szerokość bioder lub trochę szerzej. Dla większej stabilizacji i zaczynamy. Nie spiesz się tutaj. Poczuj, jak się ręka napina, jak odpychasz się cały czas od łóżka.
Jeżeli w oparciu na łóżku było to dla Ciebie za łatwe, możesz to samo zrobić w podporze na ziemi. Ja chyba tak zrobię sobie w drugiej serii, ale jeżeli to jest wystarczające, to spokojnie na tym zostań. I zaczynamy. Czyli tu albo nogi na ziemi, albo obydwie nogi nad ziemią. Wtedy to wychylenie do tyłu musi być trochę większe. I tutaj ręce nic praktycznie nie robią. Mocna ta druga wersja. I ja sobie przejdę do podporu na ziemi. Ty też zobaczysz, jak to wygląda. Mocno wtedy ręce popracują, ale tak jak tu stoję, brzuch napięty, pośladek zaangażowany, tak samo jest tutaj w podporze. I jak najmniej bujania na boki. Czyli pośladki też tutaj kontrolują ustawienie miednicy i kręgosłupa. Dziesięć sekund. O, jest porządnie na ziemi. Trzeci raz. I zaczynamy. Jeżeli czujesz gdzieś tam ból pleców przy tym ćwiczeniu, to przejdź do wersji, w której nogi zostają na ziemi. Ja w sumie nie czuję. No mogę wrócić, co oszukuję. 10 sekund. Trzy, dwa i jeden. To jest mocny trening. Trzy, dwa, jeden. Nic nie mówiłam, musiałam się skupić, ale mam nadzieję, że wszystko wiesz, jak ma być wykonane. Pięknie tutaj ze mną ćwiczysz. Ja nie z tych trenerów, którzy zagrzewają w trakcie. Tak, tak, dawaj, dawaj. Ostatnia seria. Sekund ostatnie. Ostatni raz plank. Jeżeli było ciężko na ziemi, bo przyszedłaś ze mną na ziemię, to wróć na łóżko. Albo próbujemy cisnąć ostatnie 30 sekund do końca. Trzy, dwa, jeden. Koniec ostatniego obwodu. Oddech. Mam nadzieję, że się podobało. Łyczek wody i rozciąganie jeszcze chwilę. Jeżeli potrzebujesz, to możesz teraz wziąć sobie jakąś matę pod kolana
będziemy trochę klęczeć przy tym rozciąganiu, to żeby kolano nie bolało. Ja to już sobie odpuszczę. I pierwsze ćwiczenie. Albo jak tak nisko o kanapę też może być, albo wyżej o oparcie wtedy na stojąco, albo o ścianę. Rozciągnięcie trochę klatki, czyli dłonie zostają na łóżku, nogi wychodzą trochę do tyłu. I z wydechem klatka idzie do ziemi. Staraj się bardzo mocno nie wyginać tutaj odcinka lędźwiowego, bardziej popchnąć klatkę w dół, ręce sobie tu zostają i pięknie się klatka porozciąga. Spokojny wdech, powrót do góry, chwilka luzu i wydech, znów zejście na dół. Kilka spokojnych oddechów, wyciszenie trochę. I jeszcze raz do góry wdech. I ostatni raz zejście. Wydech. Ok, i teraz obydwie ręce idą lekko pod skosem na jedną stronę. Trochę też fajnie pokażę w drugą stronę, trochę po boku pociągnie. Tak samo wdech, wydech. I teraz moja lewa pacha idzie trochę bardziej do ziemi. I jeszcze raz do góry. Wdech i wydech. Zejście. Spokojny oddech. I zmiana strony. Do skosu. Trochę brzuch też jest tutaj napięty. Wdech, wydech, zejście. I znów do góry. Wdech, wydech, kilka spokojnych oddechów tutaj. Ok, zostaniemy sobie tutaj na ziemi. Teraz moja kanapa jest trochę na to za wysoka, kanapa, łóżko, ale też da radę, tak zwane rozciąganie kanapowe. Kolano nie musi iść bardzo, bardzo blisko w linii tutaj z naszym podwyższeniem, ale stopa opiera się. Teraz moja prawa noga tutaj jest, lewa wychodzi do przodu. Podpieram się sobie na tej nodze. I teraz nawet nie musisz się bardzo prostować, żeby poczuć to rozciąganie. Wcale pośladek nie musi dotykać do pięty. Postaraj się, tu mam teraz prawą nogę z tyłu, czyli prawe biodro, popchnąć trochę w dół w tej pozycji. Bo mi się głowa, tułów, tutaj wszystko jest w jednej linii, tylko że pod skosem, a bardzo fajnie można popchnąć i poczuć to rozciąganie, niż kiedy dociągamy się bardziej siłę tak naprawdę wszystkim do tyłu do pięty. Ja się sobie tutaj opieram i spokojny oddech i rozciągnięcie tego przodu uda. Jeszcze chwila. I powolutku zmiana strony. Ja się podpieram. Uwalniam tą nogę z tyłu i zmiana strony. Moja lewa idzie do tyłu, prawa do przodu. Podpieram się tak, żeby było wygodnie i lekko biodro w dół. Spokojny oddech. Ok, powolutku powrót. I przechodzimy do siedzenia. Jedna noga wyprostowana, druga zgięta. I zejście tutaj w dół do nogi. Palce jakby są do góry, ale nie zadzierasz ich na siłę. Tu kolano też pilnuj, żeby nie było na maksa przeprostowane. I tak sobie chwilę zwisamy nad tą nogą. Tutaj tył uda troszeczkę się rozciągnął. Na chwilę do góry wdech. I z wydechem może uda się zejść troszeczkę niżej. Tutaj musisz siedzieć na brzegu kanapy. I jeszcze raz. Wdech, wydech, zejście.
i zmiana strony. Długa noga wyprostowana, wdech i zejście, wydech. Czy noga jest oparta na pięcie, ale palców na siłę nie zadzierasz. I znów na chwilę powrót, wdech. I wydech, zejście. Ostatni raz. Wdech, wydech. Chwilka zatrzymania, może trochę niżej spróbuj zejść. Ok. I to wszystko w dzisiejszym treningu. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli takich treningów właśnie szukasz, no to mam jeszcze takie siłowe na kanale. Tutaj je podlinkuję. Zachęcam do sprawdzenia. Jeżeli chcesz się porozciągać, to też takie bardziej rozciągające zestawy mam. Jeżeli to, co tutaj było, to było trochę za mało. Sprawdź też inne moje materiały. Sprawdź moje konto na Instagramie. I widzimy się w kolejnych materiałach tutaj na kanale. Do zobaczenia.